Prawdopodobnie byłbym winny, ale mam nadzieję, że moje modlitwy do Matki Bożej pomogą mi wejść tylnymi drzwiami. Okej, ale tak naprawdę nie ma tylnych drzwi. Czy urodziłeś się na nowo? Nie, całe życie byłem katolikiem. Jestem rozczarowany, ale nauczyłem się, aby żyć moją religią i nie być hipokrytą. Czy wierzysz w istnienie Boga? Absolutnie. Czy myślisz, że Bóg może dać nam odpowiedź na śmierć? Myślę, że dzięki swoim naukom tak. Jak? Wierzyć? Podążać za Nim? Za Jego naukami? Czy urodziłeś się na nowo? Nie. Całe życie jestem katolikiem. Mam pewne rozczarowania, ale nauczyłem się raczej patrzeć na moją religię w sposób pozytywny. Nie chcę być hipokrytą. Ziemia Balami jest nade mną. To jest mój podstawowy kościół, do którego należę. A jeśli potrafię działać dobrze, myślę, że będę błogosławiony. Więc myślisz, że jesteś dobrą osobą? Tak, myślę, że tak. Pozwól, że zadam ci kilka pytań. Ile razy w życiu skłamałeś? Kłamie cały czas. Jak się nazywa kogoś, kto cały czas kłamie? Ale według siebie i tak jestem dobrą osobą. Czy zabrałeś kiedykolwiek coś, co należało do kogoś innego? Tak, na pewno. A jak się nazywa kogoś, kto kradnie? Złodziej. Więc kim jesteś? Nie powiedziałbym, że jestem złodziejem. Czy kiedyś na próżno wymawiałeś imię Boga? Tak. Czy użyłbyś imienia swojej matki jako przekleństwa? Nie. Oczywiście, że nie, bo to by ją zhańbiło. I przyjąłeś święte imię Boga, a jego używałeś jako przekleństwa? W naszym społeczeństwie wielu ludzi uważa to jako slang, niż jako używanie imienia Boga nadaremnie. Cóż, możesz tak mówić, ale każdy z nas musi panować nad tym, co mówi. Tak, gdyby to miało bardzo zdenerwować Boga, ale nie wiem, kłóciłbym się z tym. Ale co jest poważne w oczach Boga? W Starym Testamencie ten grzech pociągał za sobą śmierć. Jezus powiedział, jeśli patrzysz na kobietę w sposób pożądliwy, to już dopuszczasz się z nią cudzołóstwa. Czy robiłeś to? Wiele razy. Nie oceniam cię, ale powiedziałeś mi, że jesteś kłamliwym złodziejem, bluźnierczym cudzołożnikiem. Co Bóg powinien zrobić z tobą w dzień sądu? Zobaczyliśmy tylko 4 z 10 przykazań. Prawdopodobnie byłbym winny, ale miałbym nadzieję, że wszystkie modlitwy, które odmawiałem do Marii, pomogą mi tam wejść tylnym wejściem. Okej, ale nie ma tylnych drzwi. Jesteś winny. Biblia mówi, że skończysz w piekle. Nie chciałbym, żeby ci się to przytrafiło. Bardzo cię polubiłem. Myśl o tym, że dostaniesz sprawiedliwy wyrok od Boga, przeraża mnie. Zapiera mi dech w piersiach. Powiedz mi, pewnie wiesz, co Bóg zrobił dla grzeszników, abyśmy nie musieli iść do piekła. Tak, krzyż, wiem. Czy rozumiesz tego konsekwencje prawne? Nie wiem, o jakie konsekwencje prawne chodzi. Ty i ja złamaliśmy prawo. 10 przykazań, zwanych prawem moralnym. Jezus zapłacił grzywnę. To właśnie się wydarzyło na krzyżu. Złamaliśmy prawo, ale Bóg zapłacił za nas. Innymi słowy, dług został spłacony. Jeśli jesteś w sądzie i ktoś zapłaci za ciebie grzywnę, sędzia może cię wypuścić. Spójrz, przekraczałeś prędkość wiele razy. Powinieneś iść za to do więzienia, ale przychodzi ktoś i płaci za ciebie kaucję, wtedy jesteś wolny. To jest legalne, słuszne i sprawiedliwe. I chociaż jesteś winny, sędzia pozwoli ci odejść, ponieważ Jezus zapłacił naszą karę na krzyżu, zgodnie z prawem. Jeśli jesteś winny, Bóg pozwoli nam żyć przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To, co ty i ja musimy zrobić, to odpokutować. To takie proste, że dziecko może to zrozumieć. Pokuta jest wtedy, kiedy wyznajesz grzechy i chcesz się od nich wszystkich odwrócić. Odwracasz się, przestajesz kraść, cudzołożyć. Po prostu odwracasz się od swojej natury. Przestajesz ufać sobie, a zaczynasz ufać Chrystusowi, jak spadochronowi. Więc gdybym mógł zakończyć tę małą analogię, wiesz, doceniam to, że mnie wysłuchałeś. W tej chwili jesteś człowiekiem, który jest na krawędzi samolotu, 1000 stóp nad ziemią i zamierza skoczyć. I jego plan jest taki, że będzie machał rękami, aby się uratować. Nie rób tego. Nie ufaj sobie. Zaufaj Chrystusowi, który uratuje cię w dniu sądu, ponieważ twoje wysiłki nic nie dadzą. Przekaż swoje zaufanie na Zbawiciela. Z chwilą, gdy to zrobisz, otrzymasz obietnicę, że będziesz mógł być zbawiony. Uczyni się to czystym. To wieczny dar, który darmowany jest za darmo. Czy słyszałeś kiedyś piosenkę Amazing Grace? Oczywiście. Posłuchaj słów tej piosenki. Wspaniała łaska, jak słodko to brzmi, uratowała takiego nieszczęśnika jak ja. Kiedyś byłem zgubiony, teraz zostałem znaleziony. Byłem ślepy,
Teraz widzę, kiedy narodzisz się na nowo, kiedy będziesz pokutował i ufać Chrystusowi, Bóg wybaczy twoje grzechy i udzieli ci daru wieczności. Wiele osób mówi, że rodzi się na nowo, a później zażywają narkotyki i są złymi ludźmi i oszukują innych. Nie interesuje mnie to. Ja próbuję żyć według swoich zasad. I nie chcę być hipokrytą, jeśli chodzi o religię, politykę, cokolwiek innego. Zobacz, jak wielu jest grzeszników wokół nas i Bóg im na pewno to wszystko wybaczy. Proszę Cię, pomyśl o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bóg ukaże hipokryzję, więc nie martw się o tych ludzi, którzy dają złe świadectwo. Którzy mówią, że są nowonarodzeni, a tak naprawdę nie są. Jezus powiedział, musisz się na nowo narodzić w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, więc... Ma to sens? Ma to sens. Świetnie się z tobą rozmawiało, z tobą także. Dziękuję, dziękuję. The Evidence Bible is a reservoir overflowing with everything evangelistic. I couldn't recommend it more highly. It's what you need to defend and share your faith. Franklin Graham said, in a day when Christians are too often silenced by the questions of skeptics, the Evidence Bible will help you be prepared to give an answer. Also commended by Christian leaders such as Josh McDowell, D. James Kennedy, Tim LaHaye, Norman Geisler, and Ken Ham. This study Bible comes in soft as well as hard cover. As Kirk said, it's everything you've ever wanted to know about apologetics and reaching the lost, including 200 of the most commonly asked questions of the Christian faith. It will arm you with practical training on evolution, atheism, the teachings of Mormons, Hindus, Muslims, and Jehovah's Witnesses, and much more. Including how to effectively, lovingly, and logically share the truth of the gospel. You'll find that it's hundreds of inspiring quotes from the famous, and its practical tips on defending the faith will be a great encouragement. Go to livingwaters.com, click on Store, Books, and then the Evidence Study Bible.